Polska cyfryzacją stoi, stąd też cyfry Polski nie mogło zabraknąć w Karpaczu, na najważniejszym forum ekonomicznym w regionie, gdzie mówiliśmy przez te ostatnie 3 dni o wszystkim tym, co napędza polską gospodarkę od cyfrowej strony. O sztucznej inteligencji, o e-usługach, o cyberbezpieczeństwie, o wyzwaniach, które stoją przed polską gospodarką w dobie cyfryzacji i jak sprostać tym wyzwaniom, jak napędzić jeszcze bardziej inwestycje w nowe technologie, jak zachęcać firmy do cyfryzowania swoich firm, swojego zarządzania, do tworzenia nowych produktów, nowych usług. Po raz pierwszy w historii Związku Cyfra Polska stworzyliśmy w Karpaczu swoje własne miejsce, swój własny pawilon, swoją własną strefę, gdzie zaprosiliśmy ekspertów, nasze firmy członkowskie, ale również gości, którzy chcieli poznać nowe cyfrowe technologie i w jaki sposób one mogą kształtować pozytywny wizerunek polskiej gospodarki, jak mogą tworzyć wartość dodaną dla polskiej gospodarki. I wierzę, że ta strefa będzie tu z nami co roku, bo co roku cyfryzacja przynosi nam nowe pomysły, nowe idee, nowe sposoby budowania, wzmacniania polskiej gospodarki. Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest też idealnym miejscem nawiązania bardzo wielu relacji i partnerstw pomiędzy biznesem, administracją, pomiędzy firmami z różnych specjalizacji, z różnych krajów, ale przede wszystkim jest to świetna okazja do tego, aby w nieskrępowany sposób swobodnie móc porozmawiać i poszukać wspólnych mianowników pomiędzy partnerami, tak żeby po Karpaczu można było to partnerstwo wykute tutaj w tych pięknych okolicznościach i przyrody i merytorycznych okolicznościach przekuwać w praktykę.